Cześć, dzisiaj witam się znowu z Wami z drugiej strony. Nagrywam dla Was kolejnego food haula. Chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które zakupiłam w Lidlu oraz w Biedronce. Są to rzeczy tak naprawdę na cały tydzień, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania tego właśnie filmiku. Zacznę może od Lidla, bo tych produktów jest tutaj zdecydowanie mniej. Pierwsze, co mi się udało kupić, czego jestem naprawdę zadowolona i się cieszę, że już niedługo będę mogła to zjeść, są to takie krążki z kalmarów. Ja bardzo, bardzo lubię. Ciężko jest ostatnio dostać w normalnej cenie. I taką dużą paczkę, tutaj jest chyba 500 gram. Tak, pół kilo. Udało mi się wyrwać za 6,99, także myślę, że to jest spoko cena. I jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to ja Wam bardzo polecam. Ja je po prostu uwielbiam. Następnie kupiłam mleczko kokosowe light. Bardzo lubię. Ja mam zamiar zrobić lody z awokado, właśnie z mleczkiem kokosowym, także coś takiego. Bardzo zasmakował mi taki ser. Jadel? Coś takiego. Ser wędzony. On smakuje trochę jak oscypek, tylko że jest bardziej taki gumowaty, jak to mój chłopak powiedział. O, w ten sposób wygląda. I naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Tutaj mam dwie mozzarelle light. Tak to wygląda. Dorwałam jakieś nowe osi. Proteinowe. Powiem Wam, że nie jest za dobre, bo smakuje troszkę jak ziemia z żurawiną. Coś takiego. Także raczej po nie więcej nie powrócę. Te wypiję, ale jak mówię, raczej nie polecam. Bardziej mi smakuje ta wersja z cytryną. Udało mi się zakupić takie małe pieczarki. Ja później Wam pokażę, do czego planuję je zużyć. Tutaj mamy jogurty i mamy standardowo sojowy, naturalny. Tutaj mam również sojowy z truskawkami oraz mój ulubiony z plantona z, o, nie chcę nam złapać, z mango i ananasem. Ten jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Jak mówiłam, awokado tutaj mam takie, widzicie, naprawdę spore i ono jest dojrzałe, także to zużyję najszybciej. I dorwałam coś takiego. Pieczywo chrupkie pszenne z serem i cebulką. Nie wiem, nigdy tego nie jadłam. Do pochrupania do firmy sobie właśnie wzięłam. I z Lidla to by było tyle. Przechodzimy już do Biedronki. Zacznę może od słodyczy. Kupiłam Bounty. Miałam bardzo ochotę, także dzisiaj sobie właśnie coś takiego zjem. Wzięłam sobie takiego szejka proteinowego. Był jeden, także wzięłam tylko jednego. I ja mam zamiar sobie go dodawać właśnie do smoothie po prostu, żeby dodać sobie troszkę białka. Mój ulubiony Day Up. Przybliżę. Banan, jabłko, naturalny jogurt. O, czarna porzeczka, płatki owsiane, borówki. To nie wiem, co to jest. I węgiel. Nie będziecie widzieć składu. W każdym razie ma naprawdę spoko skład i Wam polecam. I są naprawdę bardzo dobre. Właśnie ten jest moim ulubionym. Z takich niespożywczych rzeczy kupiłam płatki. Ja je bardzo lubię, zawsze je kupuję. Jeżeli nie oglądacie, no to wiecie. Trzy opakowania borówek. Borówki są w tym momencie w promocji. Kosztują 4 zł niecałe. Także wzięłam sobie aż 3 opakowania do owsianek, do smoothie, czy po prostu na przekąskę. Skusiłam się też na mrożone truskawki. Niestety takie normalne są jeszcze bardzo drogie. A te są bardzo fajne. Ja ich używam już dłuższy czas. Mam dwa awokado jeszcze. Ale one niestety są jeszcze twarde. Także one będą musiały sobie poleżeć. Dwie cukinie. Właśnie chciałabym zrobić cukinie z pieczarkami. I to w cieście francuskim, które tutaj kupiłam. To ciasto chciałabym zrobić pół na słodko, pół na słono. Na słono, tak jak mówię, właśnie z cukinią, z pieczarkami i z mozzarellą. To bym chciała połowę tego ciasta zużyć właśnie na słono. A na słodko chciałabym zrobić karpatkę. Tak, chodzi za mną od jakiegoś czasu. I chciałabym zrobić oczywiście na mleku roślinnym. Dalej mam banany do smoothie. Kiwi również do smoothie. Pomidory sherry, ja bardzo lubię te pomidorki, właśnie zwłaszcza z Biedronki. Troszkę denerwuje mnie to opakowanie, bo ono jest całe, wiecie, plastikowe, foliowe, no ale nic nie poradzę. Skusiłam się też na połówkę arbuza. Jest taki w miarę okej, co prawda ma białe pestki, ale
świecie. Jeszcze nie ma sezonu, także mu to wybaczam. Jest promocja na mleka roślinne. Jeżeli kupicie dwa, to tam jest jakaś zniżka. Ja kupiłam moje ulubione, czyli kokosowo-ryżowe. Dla mnie to jest najlepsze właśnie, tam jest to połączenie, ta mieszanka. Za sojowym nie przepadam, ryżowy jeszcze jest ok. Migdałowy ma specyficzny smak, który nie wszystkim odpowiada. Mi smoothie jeszcze ujdzie, ale tak wiecie, do kawy czy coś to nie bardzo, a właśnie ten kokosowo-ryżowy dla mnie jest najlepszy. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam Wam do pokazania, jest to taki gotowy smoothie z ananasem i kokosem. Oj, składu to Wam chyba w ogóle nie przybliżę. Może Wam przeczytam. Tutaj jest... Czekajcie. Chciałabym Wam pokazywać składy, ale aparat ma troszkę problem. No. O, sok ananasowy, przecier bananowy, sok jabłkowy, mleczko kokosowe, sok pomarańczowy, miąższ z cytryny. Także to wszystko. Jeszcze nie próbowałam, ale za chwilę pewnie sobie spróbuję. No i co? Tak się prezentują całe moje zakupy. To są, jak mówię, zakupy tak na około tydzień. Widzicie, troszkę dobroci, podstawowe składniki. Także to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy lubicie takie food haule. Są to takie, myślę, przyziemne sklepy właśnie Lidl i Biedronka, w których dużo osób robi zakupy. I pokazuję produkty, które udało mi się tam upolować, które Wam polecam, także możecie się czymś zainspirować. Dajcie mi koniecznie znać. Może są inne sklepy, z których byście chcieli jakieś hole, food hole i tak dalej. Także dajcie mi znać w komentarzu. Pewnie wezmę to pod uwagę. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie food hole. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia w następnym filmiku.